Dzień dobry panu. Proszę państwa, witam pana Ryszarda Czajkowskiego. A proszę państwa, dzisiaj Pomorska Telewizja Narodowa zagościła, może i na dobre zagościła, fundacji, jak się nazywa ta fundacja, proszę pana? Świadomi Wolni Obywatele. Czy pan jest bardzo świadomy tego, co pan robi? Dotychczas moje działania wskazywały na to, że podejmowałem działania świadome. No tak, ale dlaczego pana świadomość jest ograniczona do docenta, bo tak mówią na pana? Mam cichą nadzieję, że jest to działanie świadome. Chociaż różnie w życiu bywa, ale cicha nadzieja jednak... Nadzieja jest, ale proszę pana, jaka nadzieja, a jakie cele są tej fundacji, bo proszę pana, ta fundacja jest nowa, dopiero 2,5-roczna. Jeszcze w pieluchach, tak. Ona by powiedzieć, no to co ona robi i po co ona jest i dla kogo? Fundacja jest właściwie niedawno założona, ale już jakiś czas trwa. Trwa. Niemniej jednak... Znaczy, ale to nie jest zadanie trwanie. Tak. Jakie cele ma? Nie mieliśmy siedziby do tej pory. Ale cel był zdobyć siedzibę. Pierwszy cel. No wiadomo, jeśli mamy działać, to gdzieś na jakimś terenie i mieć dach nad głową. My macie. I znaleźliśmy ten budynek tutaj. Taki budynek, co to za budynek? To jest budynek po dawnym tutaj ADM-ie, DZBM-ie. A to budynek taki był biurokratyczny? Były tu biura... No widać, bo kraty są na oknach. Tak, to były biura księgowość i dzielnicowy taki właśnie. Dzielnicowy też tu miał siedzimy? Dzielnicowy zarząd budynków mieszkalnych, czy jakoś tam... A nie, zarząd. Tak, to się tak... DZBM to było. Tak, później jakieś tam... To później się w bomy przekształcało różnie. Tak, romy, bomy. Tak. I tak oni dalej pączkują, bo teraz to Gdański Zarząd Nieruchomości Komunalnej się nazywa. O ile pamiętam. Teraz tak się nazywa, dyrekcja jest. Te zmiany tak rzutowały też na nazwy i to się ciągle tam przeobrażało. Bomy są dalej. Przeobrażało i ten budynek przez wiele lat stał pusty. Aha, nie było zasiedlone. Nie było zasiedlone. Wystąpiliśmy o ten budynek, jako że był wystawiony. No czemu tu stał po prostu? Tak, stał i był wystawiony w internecie, że... Można go zajmować. Można nas to pozyskać. Ale był przetarg, czy jak? I nikt nie wyrażał zainteresowania, jak gdyby. No, nikt tego nie było, że ze strony władz miejskich raczej to szło w kierunku jakiegoś hostelu, wynajęcia pod hostel. Tak, natomiast przepisy nie zezwalają, po wejściu do Unii Europejskiej nie zezwalają, żeby pomieszczenia mieszkalne miały poniżej tam... Czyli zamieszkać tu nie 2,30 m, a niektóre poziomy tutaj są w tym budynku około 2 metrów, niektóre tam chyba jedno z... A ile to jest pięter? 4 piętra. O, to prawie jak wieżowiec, proszę pana, taki, no tak, w dawnym stylu. Ale windy nie ma. Ale piętra są, jedno jest poniżej 2 metrów, drugie praktycznie... Wysokość powierzchni. Można powiedzieć, że jedno i drugie piętro około 2 metrów. Rozumiem. Więc nie można było tego hostelu. Czyli macie siedzibę już. Mamy siedzibę. I co dalej? Jak macie siedzibę, to co będziecie tu w tej siedzibie, w tym budynku, że tak powiem, jak go będzie użytkować i do czego on będzie was służył? Okazało się, że nie mogliśmy podpisać umowy. Nie wiem z jakiego powodu, ale nieruchomości ciągle przewlekały tą sprawę. Przewlekło. I praktycznie prawie że rok czasu czekaliśmy na podpisanie umowy na użytkowanie tego budynku. Rok czasu, żeście walczyli, żeby tu jednak bez miesiąca mieć dokumenty, że jesteście pełnoprawnym użytkownikiem. Podpisanie umowy na pełnoprawne użytkowanie. Czyli dzierżawa. Nie dzierżawa. Własność. Umowa na jak to się nazywa, umowa... Najmu. No najmu, aha, najmu. Jesteście najmitami. Tak. Najmita. Tak. I jeszcze przed podpisaniem tej umowy okazało się, że to jest szereg nieprawidłowości w tym budynku. Aha. Szereg usterek, nieprawidłowości. To stary budynek. Stary budynek, ale w ogóle on przez wiele, wiele lat był nieremontowany. Okazało się, że od wielu lat użytkownik tego budynku, czyli nieruchomości, nieruchomości. Nie robili nic. Nie robili nic i wpisywali. Ale wpisywali, że wpisywali w księgę budowlaną, że wymagana jest izolacja pionowa pioziomo budynku. Aha. Czy to jest wpisywali wilgoć? Tu jest wilgoć, potężna wilgoć idzie od dołu, od fundamentu. Ale grzejniki grzeją? Grzejniki.
To jeszcze jest osobny problem. Z grzejnikami jest osobny problem. Okazało się, że po prostu no, budynek jest przez wiele lat wpisywano w zadania izolacja pionowa pozioma, tego nie robiono. Wpisywano w zadania, nie robiono. Więc od szeregu lat budynek ciągnie wilgoć, zawilgocony, stolarka w niektórych oknach jeszcze jest, stolarka znaczy jest w niektórych wymieniona na nową, no. A w niektórych jeszcze jest przedwojenna. Tak. Okna. Więc wiadomo, nieszczelne. Czyli drewniane są okna. Tak, ale nieszczelne są z potężnymi ubytkami. No ja stolarka jest potężne ubytki w ogóle i woda się leje do środka. No dobra, no to macie teraz cel wyremontować ten lokal, a skąd pieniądze na to? Kolejna sprawa, dach nieszczelny. Rozumiem. Leje się, grzyb tam na górze. Czyli jest z tego do roboty od cholery. Remont tak. kapitalny się tak. należy. Ale stwierdziliśmy, że no jak się włączy ogrzewanie, to będzie jakoś sucho, to. No jakoś się ogrzeje, będzie wysypał. Okazuje się, że jak przyszli włączyć ogrzewanie, to no, z niektórych zaworów cieknie, ale nie ma podzielnika. Okazuje się, że to przyłącze cieplne tutaj, które jest, jest dla kamienicy też obok. Aha, czyli na dwa. Wspólny licznik, tak. Na dwa kamienice. I są potężne. To trzeba osobny licznik zrobić, proszę pana. Potężne są tutaj zaniedbania też w tej sprawie, bo ten budynek mający 400 coś tam metrów kwadratowych płaci 2/3 ten budynek. Tak, kosztów, a kamienica obok ma 1000 coś metrów. Większa jest. I płaci mniej więcej tak w przybliżeniu 1/3. No skoro jak oni to można wyliczyć? Na jakiej podstawie? No, że nie ma podzielników ciepła, to nie można tego trudno wyliczyć. Trudno powiedzieć, że to jest niegospodarność. To jest gorzej jak niegospodarność. Ktoś tak ustawił to. Nieruchomości gdańskich. No to trzeba. I nic z tym nie robiono. Dopiero jak myśmy weszli, to się okazało właśnie, że tak jest, taki stan myśmy to zastali. Oczywiście teren dookoła budynku, nie ma odpływu z rynien, piwnice zalewa przez to i tak dalej, i tak dalej. Czyli masa mankamentu. Opaska budynku cała jest zrujnowana praktycznie. Tu jest przybudówka taka jeszcze, to był warsztat, przedtem jak nieruchomości to były. Nie, warsztat był. A tam z przodu widziałem. Tak. Takie drzwi żelazne drzwi. Tak, i się okazuje, że tam jest dach nieszczelny, papa zerwana na części tego dachu, jako że tam do tego dachu i do tego budynku przylega śmietnik. A wy za to też płacicie, za tą przybudówkę? Tak, to wszystko jest razem. No dobra, ale zostawmy już te wszystkie szczegóły. Tak, podpalono śmietnik, ja rozumiem. To zaczęła się papa palić, straż papę zerwała, leje się tam i tak dalej. I tak no ode mnie naprawia tego. Im w ogóle nie, bo to jest własność Ademu, nie wasza. No tak. Znaczy Gdańskiego Zarządu Nieruchomości Komunalnych. Gdańskiego Zarządu tak, oni nic z tym nie robią, mają gdzieś. Czyli ich to nie interesuje. I czekają. Czyli panie dyrektorze, uwaga, apeluję do pana dyrektora Pomorska Telewizja Narodowa. Panie dyrektorze, weźcie się i zróbcie coś, bo jeżeli już bierzecie ten czynsz, bo bierzecie, no to naprawcie to co trzeba naprawić, bo no, nie można pobierać opłat i nie mieć no, pełnych możliwości użytkowania tego budynku, no bo jeżeli się za coś bierze czynsz, to trzeba i zapewnić tak, odpowiednie warunki eksploatacji. O, dobra, zostawmy ten domek. Ale powołując fundację, myśmy mamy w statucie program działalności. No właśnie, no i co macie w tym programie? I bo tego chciałem się teraz dowiedzieć. Teraz tak, z tytułu w ogóle, bo nas zaskoczył w tym momencie koronawirus. No to wszystkich zaskoczył. Tak. I przez to nie możemy prowadzić działalności statutowej. Czyli co, nie możecie czego robić? A co macie w tym statucie? No bo ja nie wiem. W statucie mamy działalność przede wszystkim kulturalną. A kulturalną, rozrywkową. Tak. Oświatową. Spotkania, treningi, różne inne rzeczy, nie można tego robić. Niepełnosprawnych też macie też tutaj, widzę to pan Śniaszko, przed chwilą z nim rozmawiałem. Opieka, też przychodzi. Tak, opieka nad osobami, seniorami, osobami właśnie i teraz co, pokrzywdzonymi przez prawo, pokrzywdzonymi przez los. Macie prawnika? Tu przyjmuje? Tak. Jest. Znaczy tu nie mamy prawnika, który przyjmuje, ale współpracujemy z prawnikiem, który pomaga. Który, tak, pomaga. No dobrze, czyli generalnie no, apel jeszcze raz, może ze mną panie, do pana dyrektora, bo ja mu to wyślę ten film, żeby się zajęli i zrobili tutaj
jakiś remoncik, no bo trzeba, jakoś to trzeba, jak się bierze czymś, to trzeba i dać szansę tym lokatorom, żeby oni tu mogli egzystować normalnie. Dziękuję bardzo. Pomorska Telewizja Narodowa z wizytą w Fundacji Świadomi Wolni Obywatele. I mówił? Ryszard Czajkowski. Obywatel świadomy. Wiceprezes Fundacji. A, i prezydent Fundacji Sław Polsłowie Ziębiński, a teraz redaktor Pomorskiej Telewizji Narodowej. Dziękujemy bardzo. Thank you.